I może jeszcze słowo na temat w związku z tym, jak już jestem przy książce. No to tak, oczywiście książka europejska ozdobiona miniaturami, książka arabska raczej nie, co też powoduje, że jest tańsza. Natomiast dwa słowa na temat słynnego zakazu wizerunków w islamie, bo to jest też niezwykle ciekawa sprawa. Otóż Mahomet, o czym już wspominałam, świetnie zna swoich sąsiadów w wierze, to znaczy orientuje się ich w kwestiach żydowskich i w kwestiach chrześcijańskich. Zresztą na samym początku nawet wręcz uważał, że właściwie bardzo łatwo się stworzy jedną wspólnotę z Żydami, ale to się jakoś nie powiodło i ostatecznie się rozczarował do tych mekkańskich Żydów dosyć szybko. Natomiast oni są obecni na Półwyspie Arabskim i na przykład w związku z tym żydowska tradycja ikonoklastyczna, czyli żydowska zasada nieprzedstawiania jedynego Boga, to jest coś, o co Mahomet jakby zna. Z drugiej strony, tuż obok Półwyspu Arabskiego jest Cesarstwo Bizantyńskie, w którym obrazy mają ogromne znaczenie religijne. Bóg się wcielił w człowieka i w związku z tym postać ludzka może być używana do przedstawiania boskości. Tak naprawdę my nie do końca wiemy, jaki jest stosunek najwcześniejszego islamu do tej kwestii, bo też nie mamy właściwie specjalnie żadnych źródeł. Aha, jeszcze jest trzeci element tej układanki, to znaczy są te bóstwa, które czczą Arabowie przed islamem i które najprawdopodobniej mają swoje tak zwane idole, to znaczy właśnie są jakieś, prawda, posągi. No właśnie to tak na przykład Mahomet niszczy w Mekce, to były najprawdopodobniej jakieś konkretne posągi, konkretne wizerunki. Więc rzeczywiście, żeby nie ulegać pokusie powrotu do tych starych bożków, ten ikonoklazm, czyli ten zakaz przedstawienia wizerunku boskiego jest przydatny ewidentnie w tym pierwszym etapie kształtowania się islamu. Natomiast bardzo ciekawą sprawą jest to, że taki silny zwrot w stronę w ogóle zakazu wizerunków najprawdopodobniej następuje około VIII wieku i on następuje w tym samym czasie w islamie i w Bizancjum. Bizancjum przeszło taki krótki, niestety, znaczy na szczęście krótki, ale niestety przeszło taki etap właśnie tak zwanego ikonoklazmu, to znaczy walki z wizerunkami. Przy okazji gorliwi bizantyjscy poniszczyli właśnie mnóstwo starych ikon, tak, zanim jakby kościół bizantyjski nie powrócił do zasady jednak przedstawiania wizerunków, to całkiem spora część wczesnobizantyjskiej sztuki po prostu przepadła. I w tym samym mniej więcej czasie już Abbasydzi również zaczynają wprowadzać właśnie zakaz przedstawiania, taki radykalny zakaz przedstawiania wizerunków. Przy czym też tak naprawdę on się nigdy w islamie nie stał zakazem absolutnym. To znaczy, rzeczywiście w islamie nie ma wizerunków Boga, żadnych. Zostaje ta Kaba przejęta z wcześniejszej religii, która jakby jest czczona jako coś związanego z Bogiem, tak? Ale pamiętajmy, że to jest czarny kamień w czarnym pudełku tak naprawdę. Tak? Natomiast wizerunków Boga rzeczywiście nie ma i być nie może. Nie ma wizerunków kultowych, tak? To znaczy takich, do których by się ludzie modlili. Natomiast bardzo różne rzeczy się dzieją tak naprawdę w plastyce, bardzo różne. Arabska sztuka rzeczywiście raczej chyba niespecjalnie jest jakby obrazkowa, chociaż też z wyjątkami. W Jordanii zwiedzałam tak zwane zamki na pustyni, które nie są zamkami i które swego czasu nie były na pustyni, tylko były to najprawdopodobniej wille i ogrody właśnie jeszcze umajackich władców, którzy jakby wokół Damaszku tak mieli takie całe w ogóle obszary, gdzie mieli takie swoje różne letnie wille. No i tam jest taka na przykład, nie wiem teraz jak się nazywa ten zamek, ale to właśnie zamek, łaźnia, taka słynna łaźnia, która jest po prostu cała pokryta przepiękną polichromią. I tam są postacie ludzkie, tam są zwierzątka, tam jest niedźwiedź grający na skrzypcach, jakieś małpki tańczące, ale też właśnie jakiś książę, który się odpoczywa wśród drzew i wśród lasów. Tak? To nic tam oczywiście nie ma religijnego, to łaźnia generalnie, ale to jest po prostu cały budynek od środka pokryty właśnie pięknymi, przepięknymi freskami. Cudowne freski przedstawiające na przykład rzemieślników budujących ten budynek. Tak? A więc tam są zarówno obrazy alegoryczne, jak i takie, które są wyraźnym odniesieniem do po prostu konkretnego życia codziennego. A styl oczywiście jest bardzo bizantynizujący, bo jakbyśmy tak popatrzyli na te właśnie obrazki, to tam wielkie oczy, prawda, i właśnie ten taki charakterystyczny przedstawienia twarzy jest bardzo w gruncie rzeczy wyraźne, tam są wpływy sztuki bizantyjskiej.
Natomiast rzeczywiście chyba tak od Abbasydów mniej więcej sztuka arabska rzeczywiście przestaje wizerunki lubić. Przy czym powtarzam raz jeszcze, Koran w zasadzie ich nie zakazuje, tak? Znaczy Boga nie, ale to nie jest prawdą, że absolutnie niczego nie wolno malować. Natomiast Persja ma bardzo bogatą tradycję malarską, która rozkwita w późnym średniowieczu w postaci tzw. miniatur perskich, które z kolei wpływają na malarstwo północnych Indii, na malarstwo tureckie okresu osmańskiego i mamy ogromną, właśnie bogatą, jak mówię, tradycję miniaturowych obrazów, niezwykle pięknych. Znowu, kto ma takie właśnie stare, fajne wydanie baśni z Tysiąca Jednej Nocy, to jednotomowe dla dzieci, no to one właśnie przecież perskimi miniaturami ilustrowane, tak? Tam są kopie perskich miniatur powkładane. Istnieje nawet trochę, bardzo mało, ale istnieje trochę, wizerunków proroka. Zdarzało się na przykład, że w jakichś rękopisach właśnie opowiadających, w jakichś kronikach, oczywiście to nie są wizerunki w sensie portrety, ale jakby przedstawienia, które miały przedstawiać Mahometa, pojawiały się właśnie portrety, które w zamierzeniu autora były portretami proroka. Często z profilu, jakoś tak trochę z boku ujętego. No właśnie to są drobne wizerunki. Oczywiście, broń Boże, nic takiego, co właśnie mogłoby się stać przedmiotem kultu. Ale ten zakaz, tak powiem, on bywał i nie bywał tak naprawdę. Natomiast rzeczywiście w architekturze dominuje tendencja do ozdabiania tej architektury właśnie po pierwsze tekstem, to znaczy podstawowym właściwie formą zdobniczą, zwłaszcza z kolei w Afryce Północnej chyba, stają się właśnie stylizowane napisy, jak mówię, najczęściej fragmenty z Koranu, imię Boga, a po drugie, to z kolei w Iranie rzecz jasna, motywami kwiatowymi, tak? Kwiaty w ogóle jeszcze, to ten Iran to ten właśnie to szaleństwo kwiatów, tak? Tam po prostu wszystko właśnie kwitnie na tych meczetach. Jeszcze tak kwitnie na różowo, na jasno różowo i jasno niebiesko na przykład, tak? Więc w takich najlepszych kolorkach, jakie sobie można tylko wyobrazić. I rzeczywiście w meczetach w zasadzie się wizerunków, ani nawet właśnie wizerunków typu na przykład nie wiem, wizerunki zwierząt w zasadzie się nie spotyka. Tak, rzeczywiście one chyba raczej, jeżeli już, no to właśnie w tych sztukach plastycznych, jakby takich niezwiązanych bezpośrednio z religią, jak na przykład właśnie to malarstwo miniaturowe, ale też na przykład ceramika. Ogromna ilość ceramiki właśnie, czy to perskiej, czy to mongolskiej, czy potem tureckiej. To jest bardzo często ceramika malowana, na której mamy postacie ludzi. Czasami nawet całe historyjki tak na tych naczyniach potrafią być poopowiadane. Bardzo, bardzo piękne. Jeszcze to perskie malarstwo w pewnym momencie się pod wpływy chińskie też dostało i tam jakieś elementy chińskie się pojawiają w tym malarstwie. No w ogóle. I to jest naprawdę ogromna, bogata tradycja artystyczna właśnie, która też całe Indie właśnie objęła, tak? Znaczy całe prawie malarstwo miniaturowe indyjskie było pod wpływem tych muzułmańskich północnych miniatur.